Nie fliknę. Spadła mi piłka, a mnie teraz za... Okej, mam pik. What the? RL Exchange. Strona, dzięki której z łatwością i pełną szybkością kupisz itemy oraz kredyty w grze Rocket League na każdą platformę i z wieloma metodami płatności. Z kodem BRUS otrzymasz 3% zniżki na każde możliwe zamówienie. Link do strony w opisie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony BRUS, a dzisiaj zagramy sobie placementy na jedynkach. Jak widzieliście, z Nuxim już ograliśmy sobie dwójki, więc czas na dzisiejsze 5 albo 3 albo 5 placementów na jedynkach, no i zobaczymy, jak to pójdzie. Także widzimy się w pierwszym spotkaniu. Niestety się nie udało wygrać pierwszego meczu, no ale co? Jeżeli pierwszego meczu nie wygraliśmy, to na pewno 9 następne wygramy, więc przechodzimy do następnego spotkania. A więc przechodzimy do kolejnego spotkania i trafiliśmy na elitę Saudi Arabii, więc to może być ciężkie spotkanie ze względu na to, że jak dobrze wiemy, Araby potrafią w tą grę bardzo dobrze grać. Dobra, weźmiemy sobie piłę, znaczy boosta, on nam odda piłę, bo musi, nie ma boosta, flikniemy to od razu. Boję się grać na niego cokolwiek takiego risky, jeżeli chodzi o dryblowanie, więc to będzie granie na strzały tak naprawdę. Zobaczymy, co on wykombinuje. Niestety, znaczy na nasze szczęście nic. Czy on tu odda strzał? Jeżeli odda, no to nic się nie dzieje. Jup, tak jak też myślałem. Stalowe jaja, proszę państwa. Szybki zawijas. I bumpik. Uuu, wybił to przed bumpem. Jeszcze dostał boosta i zrespił się z idealnej strony. Także widzicie, więcej szczęścia niż rozumu. Okej, on sobie drybluje na spokojnie. Mamy czas i miejsce. Okej, mamy 0 boosta i już brak czasu i brak miejsca, ale on tego nie strzelił. Dobry bump z jego strony, ale my mamy save'a. Na całe szczęście dla nas. On sobie, reflipował w boosta, dlatego chciałem od razu wyjść z inicjatywą ataku, ale to mi się niestety nie udało. To się dobrze odbije, w sensie dobrze się odbije tak, że on będzie musiał tą piłę oddać po prostu, więc challenge'ujemy to i weźmiemy sobie w końcu naszego boosta, bo po to tutaj tyle koczowaliśmy. Okej, ta piłka jest po prostu oddana, bezpańska. Oj. To było risky, wam powiem, zajechałem się trochę na ścianie. Odbijemy to sobie do boosta, on to raczej challenge'uje na raz. Nie challenge'ował na raz. Więc oddamy strzał na 1-0. Powiem wam, że pierwszy raz mam mecz, w którym po dwóch minutach, dopiero po dwóch minutach strzeliłem pierwszą bramkę. Więc bardzo ciekawe. Dobra, zagramy sobie lewą stronę, kulturka. I weźmiemy tą piłę, on to raczej challenge'uje na raz, tak jak też myślałem. Dlatego też nie challenge'owałem tego praktycznie w ogóle. I tutaj poszedł niestety misklik. Źle się wstrzeliłem. Poleciałem prosto zamiast do lewej strony. Także mamy 1-1. Spróbujemy to sobie przebić do prawej. Jup. I mamy raczej bramę na 2-1. Kulturka. Dobra, mamy 2-1. Spróbujemy to sobie przebić. Slowa zróbmy. Zróbmy slowa na tym kickoffie. Okej, to był bardzo, bardzo zły pomysł. Tutaj mogę stracić bramę. No, tak jak też myślałem. To był bardzo zły pomysł. Myślałem, że zadziałał, nie robię takich trików w ogóle, no ale cóż, nie wyszło. Dobra, tutaj zrobimy feja. Myk, on tą piłę nam odda, kulturka. Dobra, polecimy na jakąś podniebną akcję. Chciałem pincha zrobić, ale nie rozumiem. Nie rozumiem, co się stało i mamy 3-2. No, słuchajcie, czasami wychodzi tak, że nawet najbardziej nieoczekiwane bramki wpadają. On to challenge'uje, pyk, fejkujemy. Okej, z fejkiem dalej. Jup, o to chodziło, żeby nam piłkę oddał. Okej, teraz my mu piłkę oddaliśmy, więc to nie jest dobra. To nie jest dobra rzecz, że ja tu jestem z 0 boosta, więc podbijemy to jak najwyżej się da. Niby coś tutaj pokombinujemy, ale kulturalnie odpuścimy. Chociaż jaka kulturka. Make. On to fejknie. O, jednak nie fejknął. Teraz challenge'ujemy to od razu. Tylko bardzo mi się nie podoba fakt, że mam mało boosta. Okej, teraz mi się podoba fakt, że mi oddał piłkę. Przebijemy to od razu. Dobry. Dobrze zaryzykował, idealnie zaryzykował. 3-3.
Nie spodziewałem się jego challenge'u w tamtym miejscu totalnie. Zrobimy sobie slowa do lewej, weźmiemy boosta szybciutko. Okej, zagramy sobie czas. On jeszcze challenge'uje na bumpa, czy mi się wydaje? Wydawało mi się. Powiem wam, że bumpowanie Arabów jest jeszcze trudniejsze niż nie wiem co. Musimy to przenieść nad poprzeczką, ale mamy 3 boosta. To mi się nie podoba. Przeniesiemy to po raz kolejny nad poprzeczką, ale 4 boosta nie ułatwia nam sprawy. Okej. Oddamy strzał. Powiedz, że to wleci. Ja bym się cieszył, jakby to wleciało. Jezus, życie jest piękne, naprawdę. 4-3 i to jeszcze po takim boost sterlingu. Bardzo, bardzo dobrze wykorzystałem swoją szansę. Przebijał mnie do lewej, dlatego przebijemy teraz do prawej i zrobimy coś podniebnego raczej. No jednak tego nie zrobimy, bo się wywaliłem. Zobaczmy, gdzie on to przebije. Okej. On nie ma boosta na tyle, żeby cokolwiek zrobić, więc kulturka, mamy czas. Czas i miejsce. Zaczekajmy, czy on mnie challenge'uje. Jeżeli tak, to weźmiemy to do lewej. I tak mnie nie challenge'owała. I tak weźmiemy to do lewej. I blokada. Mamy 5-3. Powiem wam, że ten dribbling jakoś nie wychodzi na Araba. W sensie chodziło mi o to, że bardziej ciężej jest wykonać na niego Arial Bumpa niż Ariala. A tutaj jeszcze z low 50. Wszystko wyszło po naszej myśli. Weźmiemy sobie boosta i flick. On mnie nie fliknie, więc zrobimy save'a. Dobra podbitka z jego strony, ale nieskuteczna strasznie. On nie leci. O, nie leciał na bumpa. Musimy uważać, żeby nie dostać bumpa. Nawet nie wiem czemu przekręciłem się w życiu realnym, żeby tylko bumpa nie dostać. O, myk. Dobra, on nie ma boosta. Im bardziej będziemy grali z nim na 50, tym lepiej dla nas. Dokładnie dlatego, że nawet bez boosta strzelamy mu bramkę ze względu na to, że on po prostu do defensywy nie wróci. Także mamy wygrane drugie spotkanie, moi drodzy, i to na niebyle jakiego zawodnika. Także widzimy się w spotkaniu numer 3. Witam, przechodzimy do trzeciego spotkania, moi drodzy. I w trzecim spotkaniu zmierzymy się na Wilka. Więc zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Przebijemy sobie kickoffa do, okej, do takiej strony. Jeszcze, okej, wezmę mu boosta, nie wezmę mu boosta, ale go bumpnąłem, to mi się podoba. Czy on do tego doleci? Owszem, jeszcze miał reseta. Powiem wam, że to jest tak abstrakcyjna sytuacja. Chciałbym wiedzieć, z czego on miał reseta. Z sufitu, bardzo mądrze zagrał. Bardzo dobre zagranie naszego przeciwnika i... Oj, i zmisklikowałem na kickoffie. Więc musimy wrócić po padzikach i modlić się, że chłop nam nic nie strzeli. Safe? Uff! No to Casillas, to do defensywy. Bardzo wolna gra, bardzo spokojna gra. Aż dziwne, bo w poprzednim meczu mieliśmy Araba, a tymczasem mamy taką wolniutką, spokojną gierkę. Więc zobaczymy. Oj, on ma flika. No i dobry strzał, ale ja też źle strzelałem tą piłkę. 2-0 dla niego, ale na spokojnie. On nie jest jakiś niesamowity, tylko ja po prostu strasznie mu piłki oddaję. Okej, jeszcze mu się dało wygramolić z tamtej sytuacji. On nie ma boosta w ogóle. Więc tutaj Arial Bump akurat wejdzie jak marzenie. Dokładnie tak. I mamy 2-1. Okej. On nas challenge'uje na raz, nie challenge'uje nas na raz. Zrobimy flika, bardzo dobry save. Muszę robić częściej low 50 w tych grach. Niestety tracimy trzeciego gola, mi się wydaje. Bumpniemy go. O! O! On nie demuje. Czy to będzie in? Nie będzie. No niestety. Strasznie dziwna gra, strasznie wolna gra. Nie przywykłem do takich. Jeszcze mnie bumpnął po drodze i strzela mi bramkę na 4-1. To jest niesamowite, jak dziwnie ten gościu gra, strasznie wolno. A abstrahując, to zapraszam was, moi drodzy, na Twitcha, na którym codziennie teraz streamuję o godzinie 18. Także serdecznie zapraszam. I kurde, no i się rozgadałem. Nie wytrzymam, 5-1 dla tego gościa. No cóż, to będzie chyba szybki meczik. Nie szybki meczik, tutaj jest comeback. Chciałem low 50 z nim zrobić i tracimy bramkę na 6. Powiem wam, że to jest po prostu mecz, którego chyba się nie da wygrać. Gościu robi byle co i to działa. Nawet nie wiem czy... no właśnie. No, niestety będziemy musieli poddać ten mecz i przejść do następnego spotkania.
Dobra, i widzimy się w czwartym spotkaniu na profesora. Na profesora, czyli naszego kumpla z Węgier, z którym mam, kurde, selfiaka i może go teraz na odcinku pokażę. Także zobaczycie sobie zdjęcie z moim ziomeczkiem z Węgier, z którym grałem przecież Lana naprzeciwko niemu. No i teraz mnie wysadza. Ale dobra, skupmy się na tym spotkaniu, nie ma co sobie słodzić. Zaczekamy na to, co on zrobi. Ustawimy się pod Shadow Defense. Czemu on zmisował tą piłkę? Nie, to jest niemożliwy. Dobrze, mamy 1-0 dla niego. Skupmy się teraz. Myk, zagramy do lewej strony. Nie uda nam się to zagranie. Ta piłka nam w ogóle wpada. Okej, jednak nie wpadnie. Kulturka, myk. Okej, z tego nic nie wyjdzie znowu, więc musimy grać tylko low 50. Jednak wyżył, proszę państwa. Mamy festiwal najgorszych bramek w sezonie. 1-1 i przebijemy to sobie do lewej stronki. Kulturka. Weźmiemy tą piłę. On mnie tu challenge'uje, dlatego też przebijemy tą piłkę przed siebie. No i jak zwykle mamy bardzo dużo szczęścia, że akurat piłka nam musiała się podbić do góry, ale na całe szczęście wykorzystujemy tą całą sytuację i mamy 2-1. Spróbujemy sobie przebić tą piłkę znowuż do lewej. Okej, on raczej do tego podskoczy, dlatego też zrobimy save'a. Zagramy to do lewej strony. I Kuksir. Błagam was, dlaczego to nigdy nie wpadnie? To jest chore. Dobra, on nie fliknie. Nie fliknie. Spadła mu piłka, on mnie teraz za... Dwa, proszę państwa. Ground pinch. Coś pięknego. Wybronię to. I to jeszcze pit flipkiem. Dobra, weźmiemy sobie tutaj boost na spokojnie. Myk. Pojedziemy do ścianki. I zrobimy pincha, moi drodzy. Dzisiaj pincze nie wchodzą, nie oddają. O, profesor też robi pincha. Dobra, to robimy pincha za pinchem. No błagam. Dzisiaj nie wyszło niestety. Niestety nie wyszło. Profesor leci na klipa chyba, na cornerka. Dobra, mamy challenge, proszę państwa. I raczej brameczkę na 3-2, ale kurde. No i ten mecz to jest takie świrowanie. Dobra, spróbujemy zagrać tą piłę do prawej strony tym razem. Bo cały czas ją przebijaliśmy do lewej. On sfejkuje. Okej, jednak nie sfejkował. Ale bumpnę go, wezmę mu boosta i wjadę z piłką do bramki. Także sorry profesor za bumpika, no ale niestety. Niestety. Myk. W lewą stronę zagramy, o to chodziło. Weźmiemy tu boosta, on tej piłki i tak, jeżeli ją przejmie, to byłoby to dość głupie. I spróbujemy zagrać jakiegoś Mastiego. No niestety nie wyszło. Szybki recover, nie wiem czy zdążę. Raczej zdążę. Tak jak też myślałem, profesor myślał, że ja skoczę na raz, dlatego ja się zatrzymałem. Ale no, już znam go jak własną kieszeń. Dobra, zaczekajmy na to, co on zrobi. Okej. I sejwik. Okej, to jest turbo głupi mecz. Myk. Dobra podbitka i tutaj mamy akurat strzał. Bardzo dobrze wykorzystał to, że byłem w złej pozycji i mamy 4-3 dla niego. Znaczy dla mnie, ale strzelił bramkę. Dobra, myk, podjedziemy, zagramy lewą. Okej, bardzo dobry kickoff, nie wiem czy wrócę na czas. Dobra, jednak wrócę i spróbuję to zablokować od razu, ze względu na to, że on po to skoczył, ale miał więcej boosta. No, miał więcej boosta, wykorzystał tą sytuację i mamy 4-4. Także dobre zagrywki tu lecą. Okej, spróbujemy to sobie przebić do lewej znowu. Okej, kulturka. Dobry preflip z jego strony i challenge'ujemy. Okej, weźmiemy boosta i zaczekamy na rozwój wydarzeń. On sobie weźmie setę i raczej to sklei po prostu. Okej, oddał nam piłę, więc na spokojnie weźmiemy ją na corner. 29 boosta. Oj, to może być in, jednak nie będzie. Dobry challenge z jego strony. Bumpik. Bumpik, który totalnie nic nie zmienił i tylko go zrecoverował w dobre miejsce i mamy 4-5. Spróbujemy zrobić slowa do prawej albo fejka. Kulturka, myk. Dobry save z mojej strony. Niestety ten fake nie wyszedł i on zagrał to do defensywy.
Co ja robię? Ale się wplątałem. 4-6, no to chyba nie będzie, zwycięski odcinek, takie mam wrażenie. No ale to będzie comeback, to będzie po prostu comeback. Coś mi się wydaje, że to nie będzie comeback. Niestety, 4-7. 4-7 dla naszego Węgra. Spróbujemy zagrać do lewej strony. Myk. Dobra, okej, on tutaj jest. O tym wiedziałem, okej. I spróbujemy mu strzelić bramę. Mamy 4-5, także powrót jest nieunikniony. Musimy wrócić do tego spotkania. I brameczka na 6-7. Także już tylko minuta na powrót. Zrobimy to. Nie! Załamie się zaraz. Jakim cudem to nie wpadło? Jestem najnieszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. No cóż, slow do prawej, okej, okay. Spokojnie, mamy jeszcze dużo czasu. Mamy bumpika, 7-8, proszę Państwa, spokojny powrót. Chill, dzisiaj tylko chill. Bardzo dziwny kick-off z mojej strony. Okej, okay, przebitka. Co tu się dzieje w tej grze komputerowej? To ja nie mam pytań. Weźmy mu boosta i challenge'ujmy go od razu. Okej, okay, bumpik. What the f... Ja nie wiem, co się... To przekracza moje w ogóle możliwości myślenia, naprawdę. To jest chore, co się dzieje. Ja nie mam pytań. 8-8, okej. Okay. Skupmy się na tym meczu. Wróciliśmy, ale jeszcze nie wygrywamy. Weźmy tu boosta. Zobaczmy, co zrobi profesor. Okej, okay, fliczek. Mamy challenge. Bump. Nie będzie gola. O nie. Okej, zmisował. Ten kick-off będzie ciężki. Przebitka. Okej. Dobra, mamy challenge. Strzał. Bramka! 9-8! Błagam was! Tyle droczenia się. GG, brother. Zajebiście się grało. Niesamowite spotkanie. To, co się tutaj działo. Jaki comeback. Załamanie. Nagle góra. Dura, kurde. Piękne spotkanie. Przechodzimy do piątego meczyku, moi drodzy. Przechodzimy do spotkania numer 5. W przeciwnej drużynie jest Nevd. Nie wiem, kto to. Nie wiem, jak gra. Zobaczymy, wszystko się okaże. Zagramy sobie glebę. Oddamy od razu strzał. Matko jedyna. No chyba przeciwnik idzie do domu. Ale bromeczka. Jaka bomba, dobra, zrobimy sobie fejka. Myk. Okej, oddał nam piłę. Kulturka, o to chodziło. Nie strzężuje nas raczej. I zrobimy sobie aerial bomb. Chociaż nie zwykłego. No właśnie, kurde. Tak to się kończy, jak chcę zrobić jedno, a robię drugie. Tak nie powinniśmy robić. Rocket League. O, wtedy nie oddaję, mamy save'a. Ojojoj, ten wave dash jakby wszedł, to by było majstersztyk. Ale tak to musimy sobie wziąć padzika jednego, drugiego. Myk. Dobra, save'ik. Nie dać się bumpnąć teraz. Okej, niech sobie weźmie tą piłę, mi to nie przeszkadza. I on teraz to zabijasek. Piłka się podbije. Okej, strzężujemy go sobie. I może strzelimy brameczkę. Okej, dobry save z jego strony. Cofniemy tą piłę do... jednak jej nie cofniemy, bo jej nie dotknąłem. Okej, okay, nasz przeciwnik tutaj jest. Tylko nie wiem, czy on zdaje sobie sprawę, w jakich teraz jest tarapatach.
Dobra, już nie jest. Zablokujemy to, niestety nie wyjdzie. Weźmiemy sobie Midboosta. On odda strzał czy nie odda strzał? Okej, okay. Dobry strzał z jego strony. My mamy save'a. On cały czas, on tutaj jest, ale nie ma boosta, więc nie wiem czego on tu szuka, chyba szczęścia. I podlecimy sobie na jakiegoś low 50, myk. Dobry low 50, niestety nie wyszło. Kolejne 50, też kolejny raz nie wyszło, bo się ustawiłem strasznie nisko, strasznie pod naszym przeciwnikiem. Okej, okay. I zrobił mi się wave dash zamiast flika. Także mamy 1-1, no cóż, to totalnie nie idzie, nie idzie mi to co chciałbym robić. No ale to tak już bywa, jeden mecz wejdzie wszystko, drugi mecz nie wejdzie nic. Weźmiemy sobie tego boosta i skoczymy od razu do strzału, ponieważ no obronić taką tubę to jest lada wyczyn. I mamy 2-1. Także kultura, kulturka, po prostu kulturka, o to chodzi. Do lewej strony przebitka, ojej, 12 boosta, nie cofnę chyba do tego. Mamy save'a, ale to będzie ciężkie do obrony. Uff, cholera jasna. Dobra, nie ze mną te numery. Jump reset. Mamy save'a kolejnego. I on już nie ma boosta, ja mam 27. Cały czas stalowe jaja, on to podbije. No i mamy raczej kontratak zwycięstwa. No i mamy, tak jak też powiedziałem, 3-1. Także, no tutaj lekkie zwinności na bramce zostały uskutecznione. I nasz przeciwnik się nie przepchał. Po prostu. Do lewej strony Slowik i to powinna być brameczka, gdybym tylko oddał strzał od razu, no ale lobniemy naszego przeciwnika i spinchujemy sobie piłkę. Ze słupkiem mamy 4-1. Także jest dobrze, jest dobrze. Spróbujemy sobie zagrać do prawej strony, bo cały czas przebijaliśmy do lewej. Jak widzicie, no prawie wyszło, zbampowałem go do tej piłki, był niestety szybciej. To będzie ok, zobaczymy co to będzie. Nic z tego nie będzie. On to cofnie do siebie. Ja tutaj sfejkuję pierwszy strzał i nasz przeciwnik się wysypał. Myślał, że go od razu challenge'uje. Więc mamy piątą grę, proszę Państwa. I to by było na tyle, moi drodzy. Zapraszam Was do innych odcinków oraz jak widzicie inny outfit, ponieważ nagrywam to, dogrywam tą scenkę nieco później. Zagraliśmy resztę placementów na streamie. Serdecznie zapraszam na streamy. Teraz mnie do 29 sierpnia nie będzie, ale później wracam i streamujemy niemalże codziennie, także zapraszam. Link w opisie, zapraszam również do mojego drugiego kanału. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, moi drodzy.